Jeszcze bardziej. Doskonale. Aż ci wytrzepię mózg. Poczekam. Krokot to sonanta, Pao, Cristiano Ronaldo. Się zmyśliłem. Przypominam, że płacimy ci 5 milionów dolarów rocznie za to, że będziesz trząsł tym gównem. Raz miałem zacząć na planie reklamowym, a nie kuźwa cały rok. Go, 30 sekund dziennie. Cały rok. Cristiano. Co? Facial Fitness Pao to najnowsza zabawka, którą wy możecie nabyć za naprawdę rozsądne pieniądze. Właśnie nie! To strasznie dużo kosztuje. 127 dolarów. No. Za kawałek gumy z odważnikami tutaj i z uchwytem tutaj trochę dużo. W ogóle najzabawniejsze w tym wszystkim jest to, że Cristiano Ronaldo występując w reklamie tego produktu... Co? To on tam wystąpił? Przepraszam. Występując w reklamie tego produktu, on cały czas trzyma to obok ust. Wszyscy szczęśliwi. Tak, zobaczcie, jaka fajna zabawa. A Cristiano Ronaldo jednak nie upodlił się do samego końca, żeby wsadzać sobie jeszcze kawałek silikonu w usta, co na pewno robi dość często. Jakby internet zobaczył, za mało mu zapłacili. Ja podejrzewam, że tylko dlatego. Nike mu płaci rocznie 10 milionów dolarów za to, żeby robił wszystko z Nike'em, ale wyobraź sobie, jakby internet zobaczył zdjęcie Ronaldo robiącego tak, to by się nie skończyło od razu. To by było miesiąc nabijania się z niego, memy. Ale to już jest mem, bo on jednak jest w reklamie wibratora do ust. W ogóle co to urządzenie ma robić? Ono ma poprawić jakość mięśni twarzy, masz się ładniej uśmiechać, tak. Masz mieć mniejszą podatność na zmarszczki. Generalnie tak, twoja twarz ma wyglądać dużo, dużo lepiej, jeżeli się przez 30 sekund dziennie, codziennie będziesz wkładał silikonowe coś do ust i robił tak. Widziałeś to porównanie? Ja już teraz rozumiem, dlaczego aktorki porno mają tak, jakby wiesz, zdrowe mięśnie. Przestań. Widziałeś? Tak! To są Chińczycy, oni wszystko robią. Oni to mają drugiego Steve'a Jobsa, nie wiem czy wiecie w ogóle w Chinach. Nie. Nie widziałeś firmy, która zżyna wszystko z Apple'a? Że mają takie same konferencje? Gość wygląda jak Jobs. Co ty gadasz? Tak, oni tam rżną w ogóle bez żadnego opamiętania się. Ale ładne te telefony. Nie wiem jak tego użyć mocy dedukcji oraz umiejętności perswazji, żebyśmy bez potknięcia się wrócili do gumowego dildo wsadzonego w usta. Ot tak. Cristiano Ronaldo. Możemy to robić od tej, wiesz, bez problemu. To jest program, który może sobie pozwolić na jakiekolwiek manewrowanie. Absolutnie. Formatem. Czy jesteśmy w stanie w tej chwili wymyślić jakąś liczbę, ile Ronaldo dostał za tą reklamę. No jeżeli Nike mu płaci 10 milionów dolarów. A nie, to czy jesteśmy w stanie rzucić z dupy, coś czego nigdy nie robimy. A, z dupy. No to... Ja się tu nie przeprowadziłem po to. No, dziękuję. A dobry był jakby tak, już tą wiertarką. I słyszę nagle tak... To tak powolutku. Ja się boję, że on może wierzyć tak do końca tygodnia. Widzieliśmy też bardzo fajne zestawienie wszystkich sponsorów Ronaldo na jednym zdjęciu. Ja ci, ile tego jest? Gość ma wytknięte wszędzie, tu, tam, to oczywiście prawda. To jest Photoshop, ale dlaczego jest tak, że jak się zatrudnia znane postaci, to one są autorytetami we wszystkim? A jeżeli chcesz wyglądać tak jak Cristiano Ronaldo, a Cristiano wygląda rewelacyjnie, no to musisz jeść kurczaki z KFC. No. Będziesz wyglądał jak Ronaldo! Na pewno! W KFC jest tylko jedna drażniąca rzecz. Przychodzisz, zamawiasz coś, mówisz... Nie dają ci serwetek! O, to jest druga, ale pierwsza jest taka, że... Tak, tak, no do picia cola. Mamy Pepsi! O mój Boże, i co teraz? Przecież jest taka różnica w smaku między kolą a Pepsi. Oczywiście. Hate komenty on. Włodek oczywiście, że jest różnica, jak może tego nie wiedzieć? Nie, oni mają już wypalony mózg marihuaną. Jakbym nie powiedział tego, to było oczywiście. Nasi widzowie mają tak wypaloną szarą maskę. Skąd jak jest nielegalne w Polsce? Paląc potężnej ilości marihuany. Skąd jak jest nielegalne w Polsce? To jest tak zwane podziemie narkotykowe. O, tak, czytałem o tym kiedyś. Istnieje coś takiego jak podziemie narkotykowe. To jest kanał przemytu marihuany przez Polskę. A to zawsze się zaczyna od marihuany, później się przechodzi na wyższe. Nie, zaczyna się od marihuany. A potem się odpalenia. A potem się strzykuje. Ej, nie widział ktoś Włodka? Ej, gdzie jest Włodek? Witam w kolejnym odcinku Lekostroniczego Anonymous. W dzisiejszym odcinku będziemy wysyłać Tor maile. Ja sobie bardzo cenię moją prywatność w sieci, dlatego prowadzę program w czapce. A były już takie podejście, żeby prowadzić program anonimowy, na przykład Brzydki Burak. Chwytak też był do pewnego momentu anonimowy. Do momentu, aż zdjął pudło z głowy. Przychodzi do domu, wiesz, tam czekam na jego dziewczynę, tak. Poczekaj, tylko ściągnę moje pudło z głowy i odłożę Chwytak. Twoją drogą, żebyście nie myśleli, ja mam wielki szacunek do Chwytaka i DJ-a Wiktora. Tak, bo my byliśmy na Jowenalnie. Pamiętasz, prowadziliśmy... Byłem zachwycony, absolutnie byłem zachwycony ich występem na Jowenalnie na Politechnice Łódzkiej. Ja, naprawdę. Ja nie byłem zachwycony, ale osiągnął to. Może my już kończymy, bo to jest taki sygnał, kończ was wstydu oszczędź. Tymczasem trzymajcie się, powiedzimy się już jutro. Bądźcie lekko stronniczy.
Fajne w internecie jest to, że masz jakiś temat, to nigdy w sumie nie musisz go sprawdzać. Nie, nie musisz, czy to jest prawda, czy nie. Po prostu go repostujesz. Bierzesz, że czytasz? Nie. Tak, na przykład ktoś na przykład mówi, że świat za dwa dni się skończy. Ty, wow. Serio? Bo... I naprawdę od kiedy Facebook istnieje, ile już przeszliśmy tych przepowiadanych końców świata? Za trzy albo cztery, nie? Jakoś za trzy, no. I gdyby nie internet, ja bym sobie żył spokojnie. Nie wiedziałbym, tak. Uprawiałbym swoją działkę, no. Wyprowadzałbym swoje krowy na pastwisko, no. Grając im Royals.